Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Wika Horsle. Jakbym jakoś dziwnie dzisiaj mówiła, to przepraszam, dalej jeszcze jestem niestety chora. Troszeczkę, no wiecie, jestem jeszcze niezdrowa. I dzisiaj, słuchajcie, mam dla was już vlog. Dawno nie było vloga takiego, wiecie, zwykłego. No wiadomo, vlogmaski były, ale takiego vloga bez vlogmasków, no to dawno nie było. To jest taki pierwszy w tym roku, więc myślę, że wam się spodoba taki luźniutki vlog. I mamy dzisiaj w planach ogólnie trening skokowy z panem Dark Moonem. Nagram wam tutaj troszeczkę jego uszykowanie i ogólnie co ja tam robię. Potem może coś pod koniec. Może tam stamp kurs i tak dalej, więc jeżeli wam się taki vlog spodoba, to dajcie łapkę w górę, subskrypcję, a my już ruszamy. Na sam początek poszukuję sprzęt i mamy tak o głowie. Dalej mamy jeszcze wytok, bo Darkek chodzi na wytoku. I to jest jego sprzęt. Jeszcze musimy wyciągnąć uwiąz, więc o, niech będzie ten z kalendarza. Oraz jeszcze szczoty. Tak, jeszcze szczoty. Więc ja już, słuchajcie, biorę Dark Moona i go przywiązuję. Ja już mam tutaj, jak widzicie, Dark Moonka, a więc my się szykujemy. Ja już Dark Moona przyszykowałam, więc możemy już ruszać na trening. Okay, ja już sobie wsiadłam na Dark Moonka. Stępujemy. I sobie dzisiaj usłyszałam gimnastykę, bo dzisiaj będziemy jeździć tak bardzo gimnastycznie. Więc mamy tutaj gimnastykę na przekątnej, a po bokach dwa stojaki. I tam na razie mamy krzyżaczki, a potem się będzie zmieniać, wiecie, podwyższeń jakieś. Stacjonaty, może oksaki, zobaczymy jak nam się uda, bo też dawno sobie, chyba 2 tygodnie na nim nie skakałam, bo to on skakał na loży, na nim nie skakałam tak, wiecie, z siodła, więc też zobaczymy. Ostatni raz no to było jak ja to nagrywałam, jak był tam lód, więc no, no. Więc my się stępujemy i ogólnie zaraz będziemy już jeździć, więc ja do was wrócę. Myślę już po jeździe. Dobra kochani, skończyliśmy już. Teraz się rozposowujemy. No i zaraz wam opowiem wszystko jak było na treningu. Tak na razie jeszcze nic nie się tak on pokusuje. Okej. Okay. Zaczęliśmy oczywiście od rozgrzewki, co było na drążkach. Kus. Zaczynamy najpierw taki kus jak teraz. Wstęp kus na licznej wodzy. No i potem kus na drążkach. Z kusa jeździliśmy również takie mniejsze krzyżeczki. No i było rozgalopowanie. I w galopie to samo, czyli drążki i małe krzyżaczki. Następnie zaczęliśmy już jeździć te szeregi, czyli była pierwsza przeszkoda i drążek. I powoli podwyższaliśmy do większego krzyżaka i stacjonaty nasze pojedyncze przeszkody. I nam ogólnie bardzo dobrze wychodziło. Robiliśmy zmianę kierunku stacjonata, zmianę kierunku stacjonata. Więc fajnie. No, oksera, znaczy skupiliśmy dzisiaj 50 cm również na potędze. Oksera nam się nie udało skoczyć, ale myślę, że i tak trening całkiem udany, więc my się jeszcze wstępujemy i wracam do was fajnie. I kochani, więc my już jesteśmy po treningu z Dark Moonkiem. Jego ogólnie rozsiłę, mówiłam, całkiem dobrze nam poszło jak na pierwszy trening w tym roku i jak na taką troszeczkę przerwę, bo Dark Moon skakał ostatnio przez 2 tygodnie chyba tylko na loży, z tego co pamiętam.
I wiadomo, no nie ustawiałam mu tam jakieś 50 ani nic takiego większego, tylko takie no do 40. 40, no tak 40, 45, takie dosyć malutkie, więc też nie mógł sobie zbytnio poskakać. No teraz sobie już troszeczkę jednak skoczył, też wiecie, gimnastyka, nie jakiś parkour, no bo on też musiał sobie wrócić trochę pode mną do tych skoków. Jakiś bardzo dziki nie był, powiem wam, że był całkiem spokojny, bo też dużo jeździliśmy po płaskiemu i w teren. Też byliśmy w tej jego przerwie dwutygodniowej od skoków pod jeźdźcem. No i ogólnie było całkiem fajnie, więc dobra, jego teraz rozsiodłuję. Dobra, kochani, mój tarkunek już jest rozsiodłany. Teraz mu damy jeszcze smaczki. Ogólnie się już nie mam jazd. Dopiero jutro. Dobra, dam mu tak marchewkę. Palucha wanilowego. Damy mu też serduszko. Oraz damy mu cytrynowego i może jeszcze jołowego. Dobra, proszę, Darku, najpierw cytrynowy. Pora na ziołowy. Teraz czas na marchewkę. Palucha. Smakuje mu. I serduszko truskawkowe. Okej, więc ja już pochowałam sprzęt i Darkmonek idzie do boksu. Dobra, moi kochani, więc Darkmon jest w boksie. I myślę, że już powoli będziemy kończyć ten filmik. I wam dziękuję za oglądanie. I widzimy się, myślę, już niedługo, więc pa, pa!